Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku. Tymi słowami w Karpaczu rozpoczął się 9. Dolnośląski Mitnik w narciarstwie zjazdowym Olimpiad Specjalnych. W zawodach wzięło udział 9 ekip z całego Dolnego Śląska. Przyjechało do nas 9 ekip z całego Dolnego Śląska. Średnio każda ekipa wytypowała 3 zawodników, także około 25 zawodników będzie dzisiaj na starcie. Są to niepełnosprawność tych zawodników jest różnorodna. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie, z zespołem Downa, jakieś inne sprzężenia niepełnosprawności fizycznej. Olimpiady mi specjalne, pojechać gdzieś, to na mnie jest frajda. Wygrasz dziś? No na pewno. Lubię biegówki, piłkę nożną, paletki lubię. Lubię biegać, jest duża konkurencja, ale dam radę. Zadanie nie było łatwe. Pierwszą konkurencją był slalom, następnie zjazd. Jak się okazało, zaliczenie wszystkich tyczek nie było sprawą łatwą. Dobry humor dopisywał zawodnikom, którzy przyjechali nie tylko dobrze się bawić, ale także zwyciężać. A dzisiejsze zawody są ważne dla ciebie? Tak, dlaczego? Ważne, bo jak się wygra, to można kontynuować kurde dalej. Prawidłowo jak się pierwsze miejsce zajmie albo... Chcesz być mistrzem? No, przyjechałem po to, żeby wygrać, żeby się starać wygrać, jak nie wygra, no to trudno. Przyjemność po prostu z zjeżdżenia. Jaka to jest przyjemność? No, od stresowania się na przykład. Sport jest prawidłowo ważny, bo to mięśnie kurde pracują i w ogóle, tak jak sportu nie ma, no to ciężko tak. Trochę ciężej jest. Pod dużym wrażeniem niepełnosprawnych zawodników byli wolontariusze ze szkoły podstawowej w Sosnówce. Pokazują, że się nie poddają, no, chcą walczyć, no, mają takiego ducha walki w sobie. Pomagamy, jak się ktoś wywróci, wstać. Trzymamy różne znaki z napisami start, meta i pomagamy ogólnie uczestnikom. Agacie na zawodach kibicował tato. Ona ma w domu tablicę, na której kolekcjonuje medale. Może nie wiadrami, tak jak jej koleżanka, ale ma trochę tych medali, bo bierze też udział w zawodach jeździeckich, pływackich. Jeździ konno już też od kilkunastu lat. Pływa. No staramy się robić wszystko, żeby się trochę uruchomiła. W zawodach w narciarstwie zjazdowym wziął udział 25 niepełnosprawnych zawodników z Dolnego Śląska. To nie jedyne tego typu zawody na naszym terenie. Co roku na Polanie Jakuszyckiej odbywają się biegi narciarskie.